Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest piątek, 11 listopada. W liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Marcina z Tours, biskupa, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, Pan Jezus mówi do nas o tym, że Dzień Syna Człowieczego przyjdzie niespodziewanie. I Pan Jezus powołuje się na takie wydarzenia z historii świata, kiedy przyszedł potop. Ludzie żenili się, za mąż wychodzili, normalnie jedli, pili i w pewnym momencie skończyła się cierpliwość Boża i w pewnym momencie Pan Bóg chciał uratować to, co święte i dobre. Ci, którzy byli w arce, przetrwali, natomiast wszyscy pozostali zginęli. Również Pan Jezus powołuje się na inne wydarzenie, zniszczenie Sodomy i Gomory, kiedy deszcz ognia i siarki spadł na te miasta, dlatego że nie słuchali ostrzeżeń Pana Boga do tego, aby się nawrócić. Żyli według swojego porządku. Porządek Pana Boga był kompletnie nieakceptowalny i odrzucony. Pan Jezus mówi, że podobnie będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Kiedy On przyjdzie, to również prawdopodobnie ci wszyscy ludzie, którzy nie są gotowi, będą zaskoczeni. Nie dajmy się zaskoczyć. Kiedy przyjdzie Pan Jezus do nas powtórnie, niech to będzie taki dzień radości, dzień spotkania z naszym Panem, na którego cierpliwie oczekujemy. Dla nas wszystkich będzie to dzień radości, będzie to dobra nowina. Natomiast będzie to zła nowina dla wszystkich tych, którzy odrzucają prawo Boże i myślą, że bez Pana Boga jest tak naprawdę lepiej żyć. W tym momencie będą strasznie zaskoczeni, powiedzą, a jednak to wszystko była prawda, to co mówili chrześcijanie, katolicy. W internecie, kochani, aż roi się od różnych teorii spiskowych. Różne daty są wyznaczane, tak jak nigdy Świadkowie Jehowy kilka razy wyznaczali i żadna się właściwie nie sprawdziła. Niektórzy również straszą ludzi, mówiąc o tym, że Pan Bóg nadejdzie i w końcu wszystko zniszczy. Myślę, że nie mamy co napełniać swojego serca lękiem. Jeżeli tylko jesteśmy blisko Pana Boga, to znaczy, że jesteśmy gotowi w każdym momencie. Ten dzień nas nie zaskoczy. Mnóstwo jest również takich filmów katastroficznych, które przywołują różne wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości. Takich jak zatonięcie Titanika, czy tornado, czy przywołujących wydarzenia podczas ataku tsunami, czy jakieś awarie lotnicze. To wszystko często sprawia, że jesteśmy wystraszeni wewnątrz. Nie mamy czego się obawiać. Jeśli jesteśmy blisko od Pana Boga, to przyjście Pana Jezusa do nas będzie tylko takim momentem radości. Myślę, kochani, że nie mamy co na zapas się martwić i przejmować się tymi wszystkimi sprawami. To, co możemy najlepszego zrobić, to powtarzam jeszcze raz, to być gotowymi, aby w każdym momencie, kiedy przyjdzie Pan, zastał nas czuwających. Wam wszystkim, kochani, chcę teraz udzielić Bożego błogosławieństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.